Gamardżowa! Witam Was na kanale Eskapady Boryskie i zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym będziemy próbowali się dostać dzisiaj z Batumi do Mesti autostopem. Jak to się potoczy? Czy nam się uda? Mamy jedynie jakieś 300 km, nawet nie, ale jedzie się tam 6 godzin, ponieważ będziemy u stóp Kaukazu. Dobra, więc wyruszamy. Czekamy na autobus numer 10, który jedzie do Ogrodu Botanicznego. My niestety nie pojedziemy do Ogrodu Botanicznego, bo nie mamy już czasu. My już chcemy dotrzeć u stóp Kaukazu, tak? Są tu nawet takie pokazane, o który będzie. Raz jest w naszym alfabecie, raz jest w alfabecie gruzińskim. Tutaj w ogóle zobaczcie, jaki budyneczek sowiecki. Budynek. Lata świetlne ma już dawno za sobą. Lecimy, widzimy się koło Ogrodu Botanicznego, bo stamtąd będziemy łapać stopa. Na Hitchwiki, czyli na Wikipedii autostopowiczu, odpowiadają, że tu stąd można łapać, ale lepiej na samym końcu, bo tutaj tak naprawdę nie wiesz, gdzie ci ludzie jadą, a tam już wszyscy jadą na poti. Dobra, widzimy się na poboczu, nie? Wysiedliśmy, Anetka trochę sobie pospała, słodko. Jest godzina 13:26, mamy 6 godzin do Mesti. Cienko to widzę, będziemy gdzieś spać, gdzie nie planowaliśmy. Chyba że naprawdę fajny wiatr we włosach nam będzie sprzyjał z autostopem i będziemy wysiadać i od razu wsiadać w kolejne auto. Ale tam jest dobre miejsce, tylko tak, trzeba karton ogarnąć, tutaj może jakiś sklep, nie? Kupiliśmy w sklepie takie markerki, takie dziecięce, ale zawsze coś, tylko to było, nie? Dobra, karton mamy, ogarnęliśmy od panów na obrzeżach, tak sobie grali w karty i karton dali. Dobra, tu jest taka droga, bo gdzie indziej łapać? Jest karton. Założę sobie go na głowę. Da się zauważyć, że Anetka zawsze mnie goni, nie? No ciekawe, ile się łapie stopa w miejscu w Gruzji. Podobno zajebiście ogólnie, tylko trzeba uważać na marszutki i na taksówkarzy. Markery, bierzemy czarny marker. Svaneti to miejsce, czyli tam gdzie Mestia. Historyczny region, który jest na światowej liście dziedzictwa narodowego UNESCO. Będzie zajebiście, nie? Uwielbiam te miejsca. Dobra, łapiemy. Ja pierwszy, Anetka se siada. Później się zmieniamy. A few minutes later. Nice car. No takiego stopa to ja jeszcze chyba nie złapałem, choć kiedyś jechałem BMW 765 Li, ale ty, on jechał 200 na godzinę. Zapierdzielał ten pan, o matko bosko. Bo oni sprowadzają z Ameryki te auta wszystkie. Zatrzymaliśmy się tutaj, by oni zapalili i stwierdziliśmy, że tutaj jest dobre i tak miejsce na łapanie kolejnego stopa, nie? Bo wysadziliby nas na środku miasta i byśmy musieli przejść, przejść jeszcze z 20 minut, jak nie pół godziny. Nadrobiliśmy dużo czasu, bo on tak zapierdzielał, wyprzedzał na 3, na jak nie 4 samochody na raz. Ostro. No dobra, pierwszy stop, przełamanie się po uprowadzeniu. Powiem tak, jak się nie pocę na twarzy, to byłam. Nie. Lekko. O, pan już się chciał zatrzymać dla nas. Byłam lekko zgrzana. Pan mnie zasubskrybował, a wy jeszcze, jeśli tego nie zrobiliście, to też możecie to zrobić. No i co, lecimy dalej. Nadrobiliśmy dużo czasu, jesteśmy w poti. Trzeba pisać kolejną destynację.
siedziałem tak kurna skulony, miałem spoconą głowę i tak mówię, kur... Tak niezbytnio, wiecie, spoconą głową dotykać sufitu Mustanga, to tak nie za bardzo, nie? Tak, tak lipa trochę, ale dobra, tak siedziałem przez godzinę jeszcze tam, ten Mustang jest czteroosobowy, więc siedziałem na takim garbie, więc nie dość, że mnie dupa bolała, to jeszcze spoconą głową dotykałem o... Wstępny kierunek hobby, Fafik z nami. O, Fafik łapi z nami stopa. Dobra, wspomogliśmy się autobusem. Może jednak to nie była dobra miejscowa. Jedziemy do Poti. Wyrąbało nas w miejscowości Poti, na którą łapaliśmy stopa w sumie, nie? Zobaczcie, jak wygląda takie postsowieckie osiedle. Bez drzwi od klatki. Boisko jest. O Jezu, patrzcie, jakie fafiki małe. Ale osiedle. Matko. Jedyna. Jedziemy 15 minut na wylotówkę, na stację benzynową. Ciśniemy dalej, mam nadzieję, że się nam uda dzisiaj dotrzeć przynajmniej blisko Kaukazu. Wow. Patrzcie, jak pan to robi. Wow. Dini Madloba, Nakhvaldis. Patrzcie, jaki mamy świeży chlebek. Widzieliście, jak to pan robi? Pysznie? Ty to lubisz takie smaczki, nie? Takie suche. Nie wiem, po co to wzięliśmy. Wiadomo, żebym nagrał, nie? Bo co, taki suchy chleb? Ale przyciągamy wzrok. Chyba rzadko tutaj turyści dochodzą. W sumie co tu zwiedzać? Chcesz jeszcze? 1,50. Kabanosek do tego. Jakiś serek, kurna, kabanosek. Wiejski. No i dotarliśmy na wylotówkę. Jest to takie stare przemysłowe miejsce. Szaro, buro i ponuro. No dobra, tu będziemy łapać. Zaatakował mnie pies bezpański. Nie ugryzł mnie, no. O, ale się przestraszyłem. Tamtą ruderę tak ten pilnuje. Był strasznie wychudzony, więc na pewno był bezpański. Trzeba na nie uważać. Co? Tu nie ma co siadać, bo jak nas zaatakują, to nawet tam się nie pchać. Ostro. I ty szedłeś do tyłu, a on co? A on na mnie. Ale nie ugryzł cię. Nie ugryzł mnie. A co dalej? Bo ja zaczęłam uciekać i jak co chciałam wyjąć coś. Jest i pierwszy kamas. A mówiłam, nie? No mówiła, ale to mówiła. Czytałam o niebezpieczeństwach, a nie tak jak na Zanzibarze. High life. Jak na razie to się czeka, minutę się czeka na autobus. Częstowani energy drinkiem. Ja niestety jestem uczulony, więc nie mogę. Jesteśmy w miejscowości Zugdili. Pan jechał dalej. Jechaliśmy z nim godzinę, idziemy na pobocze. Za to kocham autostop, że znajdujemy się w miejscu, gdzie jest pałac księcia Dadiani. Dotarliśmy na pobocze, które zbyt ruchliwym poboczem nie jest. Ale w tą stronę już jest Mestia. A tak wygląda cmentarz w Gruzji. Takie zagrody.
sobie możesz siąść, wypić, bo oni mają, o widzicie, wino nawet zostawione ze szklanką. Tu też ruchliwa jest ta droga. A to jest droga krajowa. Nawet nowy asfalt położyli. Ty, patrz na to. To jest napisane. Gdzie? Na tym samochodzie. Pomoc drogowa. O, no może z Polski przyjechał po auto. Nie, oni sprowadzają z Polski takie kapcie, no tak jak wiesz. Właśnie był, podjechał do nas pan i chciał od nas pieniądze. Ale nie, 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 no money, no money my friend. No polaris, no no, 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 no. Madlowa, madlowa. Didi Madlowa. Oj, ciężko to widzę, ale jak ktoś tutaj kosztuje nocleg 50 zł za noc, nie? Okej. Okay. Mamy stopa do Swanety. From Poland. To jest przewodnikiem, przyszły przewodnikiem w Mesti i akurat jedziemy do Mesti. Udało się, ludzie, udało się, widzowie. Co sądzicie o tym, o autostopie? Dajcie znać w komentarzu, a my widzimy się w Mesti, tam gdzie chcieliśmy dojechać. Uhu, los nam sprzyja. Dotarliśmy do Mesti, jesteśmy. Dzień pełen wrażeń. Zaczęliśmy od Mustanga, gdzie siedziałem na garbie. Później ziomeczek w Mercedesie. A na sam koniec ten oto nasz już kolega wziął nas do Mesti. Niestety no nie widać tych wież, no ale była przygoda, za to kocham autostop. Szczęśliwa, że tu cała i zdrowa dojechałam. No, żadna podróż nie zapewni wam takich wrażeń jak autostop. No, pamiętajcie o tym, spróbujcie. I stresiku też nie raz jest stresik.